Witam, cześć i czołem. Dzisiejszym tematem rozmowy będzie temat nawigacji Mio 8670 LM z opcją dla ciężarówek, z wbudowaną opcją dla ciężarówek. Mam przyjemność testować tą nawigację. Dostałem tą nawigację od firmy Mio Polska. Więc tak, może krótki opis. W pudełku wiadomo, nawigacja z uchwytem, z ładowarką. Do tego dołączona jest płyta CD, którą instalujemy na laptopie bądź PC, jak to woli, żebyśmy mogli łączyć się w razie jakichś aktualizacji bądź update'ów. Więc tak. Wyświetlacz 6,2 cala, bardzo fajny wyświetlacz. Dobra, zatrzymam się od razu na tym wyświetlaczu, gdyż miałem przyjemność testować tą nawigację. Już tydzień sobie z nią jeżdżę. I tak. Co zauważyłem? Świecące słońce nie przeszkadza w tym, w normalnym użytkowaniu, tak jak w mojej starej nawigacji, którą oślepia, słońce oślepia moją nawigację i nie widzę, co w danym momencie jest. Tutaj, mimo tego, że słońce świeci na wyświetlacz, wszystko widać. Wiadomo, no nie tak wyraźnie, ale cały czas widać drogę i pasek, w którym jedziemy. Wyświetlacz działa dotykiem. O! Jak i można też sobie długopisikiem dotknąć, nie ma żadnego problemu. Bardzo, bardzo łatwy w obsłudze, podgląd, jak i ustawienie trasy. Teraz tak, nawigacja ta ma wbudowany dożywotni, jak tu jest ładnie po angielsku napisane, lifetime, dożywotni update, jeżeli chodzi o kamery, a co ważne, dożywotni update, jeśli chodzi o mapy. Także kupując tą nawigację raz, macie mapy i aktualizację już dożywotnio, bez żadnych dodatkowych kosztów. Wiadomo, można sobie ustawić wysokości, dodatkowo, jeżeli ktoś przewozi ładunki niebezpieczne, ADR, też jest opcja, żeby sobie ustawić ADR-y. Miałem przyjemność jeździć nią przez ten tydzień teraz, dlatego nie nagrywałem nic wcześniej, bo najpierw chciałem się zapoznać z nawigacją i powiem wam, że po ustawieniu danej trasy nawigacja wybiera nam najlepszą i najłatwiejszą drogę i najszerszą drogę, jaką możemy pokonać ciężarówką, tak żeby nasze życie było ułatwione. Wiadomo, że to jest maszyna i maszyna nie zabierze nas pod same drzwi, nie zapuka i nie rozładuje. My musimy jeszcze mieć coś w tej całej sytuacji do powiedzenia i wiadomo, kierujemy się znakami. Ale jeżeli chodzi o ułatwienie pracy kierowcy, to powiem wam, naprawdę jestem miło zaskoczony, jak najbardziej polecam tą nawigację. Z racji tego, że jest łatwa w obsłudze, nie potrzeba jakiejś wielkiej filozofii, żeby ją obsługiwać, wystarczy jeden kliczek, pyk, i jesteśmy na głównej stronie, gdzie możemy już znajdź bądź pokazać od razu mapę. Oczywiście są ulubione, tak jak tutaj jest napisane, nie wiem, czy wy to widzicie, ale wam pokażę. Już. Momencik. Tak. Moje miejsca, czyli ulubione, ustawienia, telefon. Jeżeli mamy zgrany telefon z nawigacją, no to wiadomo, łączymy się. Dobrze. Z racji tego, że jestem kierowcą, zadzwonił telefon i musiałem przerwać i odebrać
telefon ze spedycji. Dobra, byliśmy przy ulubionych, byliśmy przy telefonie, powiedziałem, że możemy się łączyć razem z telefonem. Wiadomo, jeżeli chcecie znaleźć coś, to jest właśnie fajne, możecie znaleźć według słów kluczowych adres, miasto, współrzędne, skrzyżowanie oraz kod pocztowy, z którego ja zawsze korzystam, czyli kod pocztowy. Ustawienia są, wiadomo, jeżeli nabyjecie taką nawigację, każde ustawienia dopasujecie do siebie. Ma wiele ustawień, łącznie z różną kolorystyką map. Ja mam akurat ustawioną mapę, która mi tak pokazuje na zielono, ale możemy wyświetlanie map sobie zrobić, jak ja mam tu, ja mam Malmo, a mogę sobie zrobić co? A zrobię sobie Dubaj. Proszę bardzo. Pyk. A doszły takie niebieskie i czerwone linie. Dobrze. A jeszcze spróbujemy zrobić w takim razie ustawienia wyświetlania mapy. A ten? Oj, przepraszam. Przepraszam. Stój tutaj sobie na spokojnie. A, czyli zmienił się troszeczkę kolor. Dobra. Tamten mi się chyba jednak najbardziej widzi. No ale żeby już nie było, to mamy, ty byłem ten, jeszcze ten. Ten będzie chyba taki żółty. A, też taki. Czerwona linijka, to nie bardzo. No i dobra, żeby już wszystkiego stało się zadość, to jeszcze zrobię ten ostatni. Dobra, zostanę przy tym ostatnim też. Także jeżeli widzicie, nawigacja jest naprawdę prosta w obsłudze. Możecie sobie, jeżeli macie już daną trasę ustawioną, powiększyć. Tutaj możecie sobie... Tutaj możecie sobie zobaczyć, którędy jedziecie. Naduszając Enter, czyli prawy górny róg, widzicie, na którym zjeździe zjeżdżacie i przykładowo wchodzicie w Kingsbury i wam pokazuje, że wchodzicie w Kingsbury. Zobacz na mapie, możecie to oddalić. I widzicie, w którym momencie jesteście. Oj, coś mi tutaj nie wychodzi, no. Ale mam obydwa pod kabelkiem i tak musi być. Podczas jazdy możecie zrobić sobie objazd, opcje trasy, samochód ciężarowy, wiadomo, typy dróg. Tutaj są podane wszystkie typy, to dostosujecie to do siebie. Możecie planowanie trasy, użyj historii danych prędkości. Nawigacja ta posiada takie coś jak IQ, czyli system zapamiętywania tras, co też jest bardzo przydatne, bo jak już raz pojedziecie w taką trasę, ona to zapamięta i przeanalizuje to wszystko. Także powiem wam, że jest bardzo łatwa. Pstryk. Już siedzi. Także przepraszam, wróciłem. Także jeżeli ktoś by się zdecydował na zakup takiej nawigacji, link jest pod filmem. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, o których nie powiedziałem, a które, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź, pytajcie. Jeszcze tylko wrócę. 44 kraje Europy są w tej mapie. Link pod filmem. Jeżeli jakieś pytania, proszę, piszcie do mnie. Trzymajcie się. Pozdrawiam.